Witamy wszystkich widzów bardzo serdecznie i świątecznie u nas w środku Szabełki. Siemaneczko. Dzień dobry. Cześć Kudzio. Pierwsza Nasia. No, bardzo ładny dżentelmen. I teraz tak. Dzień dobry. Kochani widzowie, no witamy Was cieplutenko. Tusia, puścisz tatę? Tak. Słuchajcie, no dawno nie byliśmy w jadalni. Od kiedy wystartowała nasza kruszyna Arena Hal na Górze. To jak jest to. Od kiedy wystartowała kruszyna Arena Hal na Górze, rzadziej się tutaj spotykamy. Natomiast no, to miejsce ma magię wielką. Także w tej chwili, kochani, wróciliśmy tutaj. Od razu Buźka mi się cieszy. Ze mną dzisiaj Szabełki 2. Trzeci Szabełek, kochani, w Cetniewie na zgrupowaniu reprezentacji Polski. Dzisiejszy odcinek nagrywamy, kiedy on tam jest drugi dzień. Wczoraj rozpoczęli zgrupowanie w niedzielę we Władysławowie. Po raz drugi. Gutek reprezentacji Polski. Także Guciu, jeszcze raz gratulujemy, trzymamy kciuki, powodzenia i dobrej zabawy. Natomiast dzisiaj w odcinku jestem z Szabełkami, ale chciałbym też w międzyczasie, zanim otworzymy ich nagrody, bo będziemy otwierać nagrody Szabełków za wspaniały ostatni weekend. Bardzo dużo pięknej piły, bardzo dużo ślicznego grania. Buźki im się cieszą, są piękne bramki, tak? Tak, o, ty powiedziałeś tak. Pierwsze, że dwa szabełki z nami, a trzeci szabełek na obozie, to ja powiedziałam, że trzeci szabełek na kubeczku. No trzeci szabełek z nami właśnie na kubeczku jest tutaj, żeby się raźnie czuł i my mamy go ze sobą. W każdym razie Szabełki. Najpierw tatuś dwa, trzy słowa powie widzom w tym odcinku, dobrze, co się u nas ostatnio działo, bo się dawno nie widzieliśmy, a w drugim odcinku rozpoczniemy otwieranie saszetek, dobra? Może tak być? Słuchajcie, bo mamy świetną, ciekawą zabawę dla Was. Będziemy robić tak. Oni pograli świetny weekend. Zaraz o tym porozmawiamy. Strzelali piękne bramki, naprawdę bardzo fajnie popracowali. Natomiast, kochani, są medale, puchary, zaraz o tym porozmawiam, tylko oni się będą po prostu nudzić w tego typu odcinku. A ja bardzo chcę z Wami pobyć, bo kocham to miejsce i kocham, kiedy tylko ja i Wy, kamera. Wtedy naprawdę jest mi fajnie, dobrze. Cieszę się, czuję empatię od Was, czuję tą sympatię i sam ją Wam oddaję, dlatego że bardzo Was kocham. I teraz nasi widzowie wspaniali. Zaraz, cała zabawa będzie polegała na tym, że Szabełki mają do otworzenia sporo saszetek. Saszetek, których tak naprawdę możemy odsprzedać, bo mamy sporo, kochani. Także jak ktoś potrzebuje, zapraszamy do nas. To jest nasza nadwyżka, bardzo nam pomoże to, bardzo wesprzecie naszą działalność. Natomiast, słuchajcie, cała zabawa polega na tym, że oni będą... Oni będą się pojedynkować w saszetkach, ale nie kto większą ma kartę, tylko kto więcej kart trafi do naszego albumu. Jeżeli będzie remis, pojedynek jest nierozstrzygnięty, ale jeżeli ktoś trafi jedną, drugi nikt, albo ten dwie, a tutaj jedna, albo tu trzy, a tu dwie, to wtedy uwaga, zwycięzca dostaje mikołajkowego żelka. Nie? To jest żaba. To jest żaba, słuchajcie, ale mikołajkowa. W naszym wygranym pucharze, zaraz o tym porozmawiamy, a Nasia... A przegrany robi 5 pompek, zgoda? Tak. Piona? Tatuś. Piona? I teraz słuchaj, tatuś. Tak? A może ja mam taki pomysł, może nie każdy, może nie na przykład ja się tak będzie, bo to będzie trochę takie dziwnie skończone. Wtedy zrobimy do 6, dobrze? Mhm. Także Szabełki, uciekajcie na chwilę, za 3 minutki Was zawołam, dobra, ja teraz widzę, chyba że chcecie siedzieć, ale będziecie się nudzić. Nie. Oni się wtedy nudzą, tak? Nudzi się Kudeł? Nie ludzi. No dobra, Kudeł ze mną zostaje. Kochani widzowie, w dwóch słowach, co się u nas ostatnio dzieje. Dzieje się naprawdę sporo, dlatego że ja chciałbym Wam, kochani, powiedzieć, że u nas nie zwalniamy tempa. Piła cały czas jest dla nas rzeczą bardzo ważną. Słuchajcie, rozpoczęliśmy bardzo aktywny trening z Futbol Akademii Bolesławiec. Zobaczcie, mamy piękne takie tablice motywacyjne. Świetnie to działa, kochani, bo za 50 naklejek zebranych na treningu, czyli to jest kudełka tablica, zobaczcie. To jest moja. Kudełek za dwie tabele, za dwie tablice będzie miał, kochani, puchar jako wzorowego piłkarza za dwie naklejki. Anusia ma, dopiero, kochani, 10, dlatego że rozpoczęła dopiero przygodę. Nasiuniu, i to są tablice naszych wspaniałych Szabełków motywacyjne. O tym będziemy też, kochani, w tym odcinku dwa słowa Wam chcieli powiedzieć, dlatego że chcemy Wam uaktualnić nasze dane. Słuchajcie, w tym tygodniu byliśmy na turnieju mikołajkowym ktoś się mocno pobija, kochani, ale nie odbierzemy, nie gniewajcie się, naprawdę. Bardzo Was kochamy i szanujemy, natomiast dzwoni Was tak dużo, że musiałbym siedzieć i tylko z Wami rozmawiać.
Natomiast uciekajcie, bo ja się rozpraszam, jesteście wy, a chciałbym powiedzieć z widzami. Naprawdę, to jest odcinek mój i widzów. Was będzie następny, dobra? Siąta bełka. Uciekać, uciekać. Kochani widzowie, mówię, rozpraszają mnie. Ja najlepiej kocham te odcinki z wami, kiedy oni są w szkole. Kudeł może nawet jeszcze spać, wtedy jest cichutko. Tam nam właśnie nikt nie dzwoni, nikt nie dokucza. Wtedy możemy, kochani, rozmawiać. Natomiast tak naprawdę chciałbym powiedzieć wam kilka ważnych rzeczy. Parę dni temu na mikołajkowym turnieju z Football Academy pojawił się Mikołaj na treningu naszym. Ta seria poleciała już u was. Dostaliśmy, kochani, bilety na basen. Dlatego mamy tu przygotowany, słuchajcie, basen. I na pewno aktywnie wykorzystamy pobyt na basenie. Pamiętajcie, że piłka nożna to wspaniały sport. Jeżeli trenujecie piłkę nożną, nie zapominajcie, że fajnie jest mieć jeszcze jakieś aktywności ruchowe. Piłka jest wspaniała, natomiast kochani, pływanie, rower, gimnastyka, tańce. Słuchajcie, Neymar tańczy gdzieś tam brazylijskie te dziwne kapubary, czy jak tam się te tańce nazywają. W każdym razie wiecie, o co chodzi, tak? Gdzieś tam się angażował dodatkowo ruchowo, dlatego że cała koordynacja ruchowa i tak dalej, słuchajcie, to rzecz bardzo ważna. Ja nie wiem, czy wiecie, ale Gutek od około miesiąca chodzi na dodatkowe zajęcia z lekkiej atletyki. Lekką atletykę u nas prowadzi trener Bartek. Właśnie dzisiaj byłby na zajęciach, zaraz napiszę SMS-a trenerowi, że w związku z tym, że jest na zgrupowaniu reprezentacji Polski, nie będzie na tym dzisiejszym treningu. Natomiast nie odpuszczamy, w poniedziałki to robimy. Słuchajcie, świetny trening lekkoatletyczny. Ja kiedyś nie miałem pojęcia, wydawało mi się, że co można robić przez 2 godziny na treningu lekkoatletycznym. Myślę, biegać, no ile można biegać, słuchajcie. A tam można naprawdę robić mnóstwo wspaniałych rzeczy. Po pierwszym treningu przyszedł Budek, mówi, tato, tu boli, tam boli, tu boli, tam boli. A 6 lat się rusza, czy 5. I teraz wyobraźcie sobie, że pewne partie mięśnie no nie pracują. Dlatego, kochani, ogólnorozwojówka, różnego rodzaju gimnastyki, sporty walki, karate. Słuchajcie, najlepszym przykładem Forenz w Zagłębiu bramkarz, Ibrahimowicz, dodatkowe sporty walki. Róbcie jeszcze coś dodatkowego, jeżeli macie taką możliwość, bo czasami sytuacja jest tak napięta, że się po prostu nie da. Natomiast my, wiedzcie, Mikołaj w tym roku daje nam wspaniały prezent, 3 wejściówki na basen i my na pewno je wykorzystamy, dlatego ten basen jest, kochani, z nami. Natomiast poza tym wspaniałym treningiem mikołajkowym, poza tym, że nasze szabelki, kochani, pracują w Football Academy, oczywiście Gutek jest w Zagłębiu Lubin, kochani, i na tyle, na ile nam pozwalają pieniądze, środki i tak dalej, jeździmy tam, staramy się być 2 razy w tygodniu w Lubinie, plus granie, jeżeli wychodzi na weekend. Natomiast pozostały czas jesteśmy również aktywni sportowo, dlatego że, kochani, no profesjonalny sportowiec przy 2 treningach to troszkę mało jednostek treningowych. Ja jestem zwolennikiem 4, natomiast to jest indywidualna sprawa, kochani, kto jakim tempem pracuje. Pamiętajcie, że lepszych piłkarzy nie ma i gorszych piłkarzy nie ma, tylko są lepiej wytrenowani i mniej wytrenowani. Są po większej ilości jednostek treningowych bądź po mniejszej. Słuchajcie, każdy, kto chce sukces osiągnąć, musi dokładnie taką samą ilość pracy wykonać. Jedni troszkę więcej, drudzy troszkę mniej, ale generalnie bardzo podobną, dużą ilość pracy. Teraz ktoś, pracując powolutku, jednym treningiem dziennie, pewnie dojdzie tam, ale jak już będzie kończyć karierę koło 40 roku życia. Dlatego w tym momencie prowadzimy troszkę wyścig z czasem i tak naprawdę, kochani, czy termin przetrenowania istnieje? Nie umiem się wypowiedzieć, nie jestem fachowcem, kochani, ale z obserwacji moich kilka lat przy dziecięcej piłce nożnej, myślę, że nie. W każdym razie, kochani, no ciągnie tu szabełków, bo oni zaraz będą otwierać saszetki, ale ja dopiero ruszę z wami pierwszy temat. Bądźcie aktywni, kochani, to bardzo, bardzo ważne. My w tym momencie bardzo często korzystamy poza piłą dodatkowo z basenu, Nasia dodatkowo tańczy. Także robimy różnego rodzaju gimnastyki i tak dalej. U nas jest bardzo popularne hasło, Gutek krzyczy siłownia, uciekają na górę i tu trenujemy w domu, robimy pompki, tak? Robimy brzuszki czasami i tak dalej. Czasami na siłowni kopiemy. Czasami kopiemy w piłkę, ale jak sama nazwa mówi, siłownia, to pod obciążeniem własnego ciała, kochani, czyli nie dawajcie sobie żadnego tam mocnego obciążenia bez trenera i tak dalej, nie. Tylko to, co własne ciało, czyli można się podciągnąć na rękach, można zrobić brzuszek, można zrobić pompkę. Bądźcie aktywni. I teraz, kochani, tak, ta aktywność zawsze się przejawia potem tym, że jednak gdzieś tam na turnieju będzie wam lepiej i łatwiej. I tak, zobaczcie, nasze szabełki przez ostatni czas naprawdę sporo fajnych świecidełek zgromadziły. I teraz o nich chciałem wam troszeczkę opowiedzieć, dlatego że to jest jakby wstęp do następnego odcinka, gdzie będziemy otwierać ich nagrody. Kochani, najpierw tak, kto miał pierwszy trudniej? I ty, i Kudem, tak? Słuchajcie, w sobotę, w roczniku 2008,
Nasia z Football Academy z trenerem Grzesiem, kochani, na 6 drużyn, uwaga, twoja kolej. Które miejsce? Zdobyłam z drużyną. A może nie powiemy? Słuchajcie, a może nie powiemy, bo byśmy przespoilerowali? Nie powiemy, nie? Słuchajcie, nie powiemy, bo przyspolejrujemy, a chcemy, żeby ten odcinek poleciał szybciej, w związku z tym, że jest świąteczno-mikołajkowy, a turniej zobaczymy, kiedy wam puścimy, bo jest bardzo dużo materiału, to nie powiemy wam, które miejsce, ale pokazali się naprawdę świetnie. Taki puchar wywalczyli, kochani, taki puchar, ja go tak obrócę, żebyście nie czytali, za które to jest miejsce. Natomiast, kochani, w tej drużynie startował i Kudełek, i Nadia. Kudełek, słuchajcie, myśleliśmy, że będzie uzupełnieniem drużyny. Okazało się, że wcale tak nie było. Ile bramek kolega strzelił? Dwie, a pokazuje trzy. Strzelił dwie. Ile koleżanka strzeliła bramek? Koleżanka strzeliła trzy. To będzie istotne. Trzy i dwie to jest już pięć saszetek. Obiecałem moim szabelkom, że będą otwierać saszetki za te wygrane, za te strzelone bramki. Ale kochani, to są te piękne medale, które w tym momencie wam pokazuję. Patrzcie. Dwa cudowne medale wywalczone w sobotę na turnieju, świątecznym turnieju piłkarskim z Football Academy. Nie mówimy o szczegółach, ale naprawdę pograli pięknie. A, Kudełek do mnie mówi, oni widzą, że są złote. Kocham cię, cudo moje wspaniałe. Słuchajcie, mówi, oni widzą, że są złote, ale słuchajcie, to nic. I tak was dalej trzymamy w niepewności. Słuchajcie, na medalu nie jest napisane, które jest miejsce, natomiast często w tych mniejszych kategoriach wiekowych, kochani, kolor nie świadczy o zdobytym miejscu. Nie, to jest Chorwacja. Natomiast, kochani, takie piękne medale zdobywają. Butek już wtedy był w drodze do Cetniewa, także wysłaliśmy mu zdjęcie z dedykacją, że szabełki pograły dla niego. I się cieszył, tak? I się cieszył bardzo. I mówił, że żałował, że nie musiał z nami pożegnać. Żałował, że się nie dał właśnie rady pożegnać, kochani, i nam jeszcze mówił, tak? Tatuś, że był bardzo zadowolony z moich trzech bramek. Super. Słuchajcie, dla nasi trzy bramki w kategorii 2-8 to jest naprawdę wielkie wydarzenie, a Kudełek, kochani, no to już w ogóle sami ocencie, on jest 2-11, 3 lata młodszy, a strzela dwie bramki, to bardzo ładne bramki. Nie tam, że dołożył nogę do pustej bramki, tylko zresztą zobaczycie na turnieju niedługo, nie spoilerujemy. Te medale są z soboty, tak Kudełku? Pamiętasz, jak tego wkładaliśmy? Pamiętam. Natomiast idziemy dalej, kochani. Po drodze jeszcze pamiętacie, nie mieliśmy okazji za wiele porozmawiać na temat Olympic Trophy, pięknego turnieju Gutka. Śliczny medal za pierwsze miejsce, tu już możemy powiedzieć, bo macie na kanale ten turniej. Słuchajcie, Gutek dostał wtedy piękny dyplom Olympic Trophy i nagrodę za to, że był najlepszym kapkującym w roczniku 2006 na 30 parę drużyn. Także drużyn, nie uczestników, uczestników było kilkuset. Natomiast Gutek w tym momencie, kochani, świetnie sobie wykapkował. Kodami możesz się pobawić. Tak, Misiu? Nie, to robimy w następnym odcinku, dobra? Tatuś w tym obiecywał aktualności. Widzicie, jak ich ciągnie do was też, kochani, także w tym odcinku jestem troszkę z wami, troszkę z nimi. Za chaosik mały przepraszamy. Natomiast co się dalej dzieje? Słuchajcie, kochani, kilka dni temu, właśnie dzień po Olympic Trophy, Nasia w Jeleniej Górze wygrywa, nie wygrywa, ale osiąga piękne, wspaniałe miejsce. Też nie powiemy, które, bo turniej jeszcze nie jest na kanale. Słuchajcie, wygrywamy świetne miejsce, natomiast nie chcemy wam powiedzieć, które miejsce, bo turnieju jeszcze nie ma na kanale, ale pięknie naprawdę zagrali. W międzyczasie, kochani, mikołajkowy turniej piłkarski. Idziemy do żegnania wczoraj, kochani. Wczoraj Nasia zdobywa... I strzeliłam, ale w jednym meczu hat-tricka. Hat-tricka strzela Naśka, czyli kolejne trzy bramki. Piątka, gratulacje serdeczne. W sobotę strzeliła trzy bramki, ale w całym turnieju. A tutaj udało się strzelić hat-tricka i miała wiele naprawdę kończących piłek, czyli tak zwany asyst. Także Nasiu, gratulujemy ci, mój kochany Ozilku. Zajęliśmy również wspaniałe miejsce, ale które nie powiemy, kochani, dlatego że jeszcze turnieju nie ma na kanale, nie chcemy spoilerować. I co się dalej dzieje, kochani? A dalej się dzieje tak. Na turnieju halowym piłki nożnej, kochani, w Lubaniu, nasz Kudełek z rocznikiem 2-10. Pamiętasz? Ile strzeliłeś tam bramek? Nie pamiętam. On nie pamięta, ja pamiętam, kochani. Strzelił 8 bramek
na pięknym turnieju halowym w Lubaniu. Naprawdę. Tam było bez klasyfikacji, bo często w roczniku 2010 bez klasyfikacji są, kochani, końcowej. Natomiast my oficjalnie wiemy, które zajęli miejsce, ale też wam powiemy dlaczego. Dlatego, że nie spoilerujemy, a materiał pojawi się wkrótce. Macie bardzo dużo prawdziwej, żywej piłki nożnej, kochani, dlatego, że ten kanał z tego głównie słynie. Także ja wiem, że kochacie ten stół, kochacie, jak jestem z wami, natomiast nie mamy na to za wiele czasu, kochani, naprawdę. Jakbym kamerę obrócił i pokazał wam, ile tam mamy pracy do zrobienia na naszej chałupce, a idą święta, ho, 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 Mikołaj by się załamał. Piękny turniej, Gwiazda. Kolejny medal. Słuchajcie, zobaczcie, ile szabełki ci świecidełek, kochani, nas zdobywały. I ostatnie. I następny, wczoraj był turniej i dalej pamiętam. I wczoraj, kochani, turniej kolejny mikołajkowy, dlatego są oczywiście w czapkach szabełki. Kochani, Kudełek, ile strzeliłeś bramek na tym turnieju? Dwie. Nie dwie, dwie w sobotę. Nie słuchasz, co tatuś mówi. Ja wiem, on jest rozkojarzony, kochani. Dwie strzelił w sobotę, natomiast wczoraj strzelił 7 bramek. Jak dobrze liczę, może strzelił więcej. 7. Natomiast ciężko mi to, kochani, policzyć, dlatego że naprawdę bardzo dużo się u nas dzieje. Piękny mikołajkowy turniej z żagania 2016. Słuchajcie, jeden medal przywozi Nasia. Ona grała od godziny 9 do godziny, od 10 do 14, a potem Kudełek od 14 do 18. A potem o 18 nagrywaliśmy dla was odcinek z Cetniewa na żywo w samochodzie, bo Gutek miał ślubowanie w reprezentacji Polski. Kudełek z rocznikiem grał 2010, dokładnie. A jest 2008. A Nasia gra z 2008. Także, kochani, tyle z aktualności szabełkowych. Trenujemy, tak jak wam powiedziałem w tym odcinku, gramy turnieje tak jak się da. Słuchajcie, w tą sobotę jest turniej, wszyscy mają granie, natomiast gdzie będziemy, nie umiemy tego powiedzieć, kochani, w związku z tym, że jest zgrupowanie reprezentacji. Natomiast co wam chcę, kochani, powiedzieć moi, że... To jest Dawid Silva? Dokładnie tak. Dlatego, kochani, co wam chcę powiedzieć? Chcę wam powiedzieć, że w następnym odcinku otwieramy saszetki w nagrodę według zasad, które wam mówiliśmy. Przegrany pompuje, wygrany jeżelkę. Natomiast... tak, to będzie w następnym odcinku. A ile tych saszetek będą otwierać? No właśnie, 7 plus 2 kudeł ma 9. Nasia strzeliła 6, ale w związku z tym robimy 6 saszetek. Każdy otworzy po 6 saszetek i to będzie ich nagroda, kochani, za wspaniale wykonany turniej. Także zapraszam, bądźcie z nami. Ciekawa seria się kroi, także w tej chwili zrobimy cyk, cyk i włączamy na nowo. Dzwoń mój operatorze, powiedz mi, która tam jest minuta w tej chwili filmu? Minuta filmu jest 17. Także, kochani, 17 minuta filmu. My się rozłączamy i zapraszamy na kolejny odcinek. Cyk!